witajcie w kolejnym vlogu. Śniadanie już gotowe. Muszę wam powiedzieć, że miałam przede wszystkim ochotę na coś ciepłego, ale i konkretnego. Także zrobiłam sobie już swoją herbatkę Tetox. To jest ta wersja na dzień. O, zobaczcie, to jest to Hello Slim. Ja mam, najbardziej lubię tą na noc, ale słuchajcie, też ją staram się pić w takim pakiecie rano. I kanapeczka, tutaj zamiast masełka jest koncentrat pomidorowy, sałata, pomidorek, jajeczko, słuchajcie, powiem wam, że naprawdę miałam ochotę. I słuchajcie, takie kiełbaski znalazłam, roślinne, z boczniaka, pyszne, także jak będziecie gdzieś w jakimś Lidlu, to sobie zobaczcie. No dobra dziewczyny, umyłam sobie włosy, wczoraj olejowałam włosy, słuchajcie, na nową rzecz, zaraz wam pokażę, zresztą bardzo fajną. Ten żel kokosowy, który wam ostatnio mówiłam, że jest na promce na kobiecej, w ogóle dużo z produktów Skin 79 jest teraz na promocji. I ja wzięłam tą odżywkę bananową, awokado. To jest w ogóle odżywka bananowa z czarną fasolą, tego nie zauważyłam, mówiłam wam bananowa, bananowa. A słuchajcie, no zobaczymy efekty, bo pierwszy raz używam tego żelu. Ja słuchajcie, lubię bardzo żele do olejowania włosów, bo to jest fajna baza, taki humektant, ale kokosowego słuchajcie jeszcze nie testowałam. Wszystkie już praktycznie brzoskwiniowy, kaktusowy, alesowy, arbuzowy. A jak zobaczyłam ten kokosowy, to stwierdziłam, że on jest po prostu no, idealny, żeby spróbować na olejowanie, więc dajcie znać, czy już go miałyście. Ja mam wodę z cytryną i z miodem, z propolisem. No bo słuchajcie, postanowiłam sobie wrócić do wody z cytryną i miodem. Słuchajcie, umyję sobie buzię emulsją Sensu Mare, bo ona jest fajna rano. Pytałyście mnie o produkty Sensu Mare, ogólnie ja bardzo lubię. Najlepiej mi się sprawdza seria Algo Light, no bo to jest słuchajcie taka stricte linia coś do skóry tłustej, mieszanej. Ładnie pachnie. Ja takie produkty delikatne lubię rano, od razu sobie wtedy robię masaż, szczoteczki rano nie używam, używam wieczorem, co drugi dzień, bo najlepiej mi się sprawdza wtedy, tak nie złuszcza, tak wiecie, to jest taka forma delikatnego oczyszczania, sobie wtedy ustawiam na najniższy tryb. Fajna ta emulsja, jest taka bardzo przyjemna, poranku powiem wam, że ja nie lubię takich mocnych produktów, ewentualnie ja używam rano to Petit Fit z beta-glukanem, jak wiem, że moja skóra jest przesuszona, coś tam się z nią dzieje, to problem może super, a ta emulsja tak ładnie czuję, że łagodzi skórę. Tak, już sobie delikatnie, słuchajcie, zmyję. I ręczniczek. To są w ogóle ręczniczki z mikrofibry. Często mnie pytacie o te małe ręczniczki. Na dziale domowym, słuchajcie, w markecie one są dostępne. Więc powiem wam, że fajnie się sprawdzają. Teraz słuchajcie, bo często olejuję na hydrolat magnoliowy z Natural Queen, on też jest słuchajcie chyba na minus 15%. W ogóle dzisiaj jest ostatni dzień promocji na e-kobiece, także sobie zajrzyjcie. W razie czego też jest film z piątku, możecie sobie zobaczyć, ja zrobiłam o wielkiej wyprzedaży na e-kobiece, jak zwykle daję wam znać, jakie są rabaty. Więc myślę, że to będzie też fajna opcja, żeby sobie potestować parę rzeczy. I propos testu, słuchajcie, Vaoli wypuściło nowe sera. One są takie malutkie, że żal nie przetestować. Ja wezmę sobie wersję liftingującą. Mówiłam wam, że ona mnie najbardziej interesuje. Takie maleństwo. Ale to jest super opcja, bo te sera nie są tanie. A możecie sobie przetestować, zobaczyć konsystencję, co ona po prostu najbardziej podpasuje. Ja mam to serum na przebarwienia pełnowymiarowe. Ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. O, widzicie? Jestem w połowie, słuchajcie, tego serum. Teraz mi się tak przekręciło, jest pół na pół. Bardzo fajne serum z witaminą C. Bo Sfera jest też na promce, więc no mega. Powiem wam, że w ogóle jak tak patrzyłam na te wszystkie produkty, które są dostępne teraz na kobiecej na promocji, to dużo takich marek, które ja bardzo lubię i z których na bieżąco korzystam. Mniej jest zdecydowanie, widziałam makijaż. Tam Eveline, Hahn, z tego co pamiętam, Femme Fatale. I to jest słuchajcie takie serum, które bardzo mi się fajnie sprawdza pod maski w pachcie. No a propos Skin 79, mega im polecałyście te hialuronowe płatki pod oczy ze złotem. O, widzicie? 24 karat. Hyaluronic Acid Gold Hydrogel Eye Patch. I to są słuchajcie płatki, takie typowe z lodówki. Ja słuchajcie uwielbiam płatki pod oczy rano. One bardzo ładnie uspokajają skórę, ładnie ją wyciszają. Także sobie nałożę płateczki
Zresztą dobrze mnie znacie, że ja uwielbiam płatki pod oczy. No ale skoro są płatki, musi być maseczka. Tam mi polecała maseczkę Rainbow Witch, mówiła, że jest bardzo, bardzo fajna. Zresztą powiem wam, że to jest chyba jedyna maska z Benihila, którą nie testowałam. Ta Tofu też jest fajna i to jest do każdego rodzaju cery, również wrażliwej. Poczuj sekret nieskazitelnej cery koreanek, mleczko pszczele, miód, propolis, kwas hialuronowy, wyciąg z oczaru wirgilijskiego, rzepak oraz błyskoporka podkorowego. No tego powiem wam, że jeszcze nie widziałam. Te, słuchajcie, płatki, one się bardzo ładnie po dosłownie, nie wiem, minucie przyklejają. Ta esencja się musi wchłonąć, one muszą jakby zastać się na skórze twarzy. I nałożę sobie maseczkę. Jestem ciekawa, jak mi się, słuchajcie, sprawdzi dzisiaj do tej takiej sesji nawilżającej, bo ja jak używam maski w pachcie, o Ksasio, to używam sobie Big Glossy. O, zobaczcie. Te maski Medihila zauważyłam, że, słuchajcie, bardzo ładnie przylegają do skóry. No dobra. Przeciągnę sobie esencję i, słuchajcie, odpalę sobie, bo to jest w ogóle takie urządzenie, że wam opowiadałam, które daje wam duży kop, jeżeli chodzi o działanie anti-aging i ma kilka trybów. I ja sobie po prostu zmienię na moisturizing. To trwa 2 minuty. Wybieram sobie światło przeciwzmarszczkowe i robię sobie masaż. I to, słuchajcie, trwa 2 minuty. Te składniki aktywne z maski i płatków się wchłaniają, więc ja sobie często powtarzam, robię sobie 2 razy. I na końcu, jak nałożę krem, to sobie robię krioterapię. Więc też wam, słuchajcie, pokażę, jak to zrobić. A już, słuchajcie, w piątek będzie recenzja tego urządzenia, bo już wszystkie znam tryby, wszystkiego używałam. Widzę na przykład, co działa. Jak w ogóle sobie robić na przykład zabiegi, to wpadajcie w piątek na kanał, bo już wiem, że naprawdę przybieracie nogami, żeby kupić któreś urządzenie. No powiem wam, że to jest mój najlepszy przyjaciel, więc myślę, że będą same pozytywy. Halo, z paletki dzwonisz? Halo, halo? Halo, halo? Dzień dobry? Chodź, idziemy do żłobisia, tak? Chodź. No, halo? Halo, halo? Z kim ja dzisiaj rozmawiam? Chodź, stawcie, zakładałem butki, bo dzisiaj, słuchajcie, jest 1 stopień. O, słuchajcie, sobie jeszcze tak trzymam chwilę maseczkę. Także jest 7. Jest 7. No halo? Halo, halo, dzień dobry. Kto się tak chowa? Kto się tak chowa? A my do żłobka idziemy. Dzień dobry, powiedz. No, paletka, Makeup Revolution, tak? I halo, halo? No, no, pokazujesz, tak? A, no. No tak, tam jest odliczanie czasu. No, słuchajcie, ja sobie trzymam maseczkę. Sawcio leci do żłobka. A my dzisiaj mamy w planach pojechanie do Ikei. Jakiś obiad urodzinowy, no to my dzisiaj, słuchajcie, urodziny 32. No, oczywiście nie mówcie mu, wiecie, nie, nie składajcie mu typu życzeń, wszystko najlepszego z okazji 32 urodzin, bo się chłopak załamie. On to już, słuchajcie, przeżywa, mówi, że dobrze, że ma dziecko przed 30. No pa, pa! No, maseczka już tak naprawdę wysycha mi, więc zdejmuję, żeby nie przesuszyć skóry. Płatek mi, słuchajcie, zjechał na policzek, ale dobrze, tutaj też trzeba liftingować i nawilżać. Tak naprawdę ostatni krok w mojej pielęgnacji, bo ja nałożyłam sobie serum w ogóle przed maseczką i to jest taki koreański sposób właśnie, żeby te wszystkie składniki, które są zawarte w serum, po prostu lepiej się wchłonęły. Więc no tak, słuchajcie, zawsze od rana. Jak ktoś robi w międzyczasie, to nakładam sobie maseczkę w płachcie i działam. To się nowy krem pod oczy, nie mogłam się powstrzymać, otworzyłam. Ciekawa konsystencja, mówiłam wam to w filmie, że taka żelowa, więc ona jest, znaczy żelowa, no, to jest niby krem, bo zobaczcie, to jest to Veolia 20 Second Magic Eye Treatment. 20 sekund, no okej. Bardzo taka przyjemna, leciutka. Jak nie lubicie takich na przykład mocno takich, wiecie, odżywczych kremów na dzień, to sobie nałóżcie. Jest bardzo delikatny, bardzo, ale taki fajny. To nie jest taki krem, wiecie, dla nastolatki, że nałożycie i nic nie czujecie, taki, wiecie, typu na, nie wiem, ogórku czy coś. Wiecie, chodzi mi o konsystencję, no bo są takie bardzo, bardzo lekkie kremy typu flosek,
które po prostu nie czujecie później, tak mało robią. A ten jest taki fajny, taki naprawdę ładnie, nie to, że napina skórę, ale on nawilża, bardzo ładnie nawilża. Krem, mówiłam wam, że się zafascynowałam tym Krem Rich ze Skin Fooda, ale dzisiaj jest chłodno, słuchajcie, jest minus 1 stopień, więc stwierdziłam, że dzisiaj troszeczkę chronimy skórę, bo ja sobie w ogóle też kremy dopasowuję do temperatury, to znaczy też tak właśnie, no nie będę nakładać mocno odżywczego kremu, jak jest bardzo ciepło. Jeszcze w ogóle te maski. Ostatnio byłam w sesji na sali zabaw, przez 2 godziny nosiłam maski, wiecie co, to naprawdę to było dla mnie, ja już później zapomniałam o tej masce, się w ogóle nie zwracam uwagi, już tak bawiliśmy fajnie, ale to była dla mnie po prostu najgorsza trauma ever, 2 godziny w tej maseczce, naprawdę, dla skóry to już w ogóle jest tragedia. No także masakra. Włączam sobie tryb Cryo, zamykam tą pielęgnację, cool, level trójeczkę, już słuchajcie, i niebieskie światło, takie wyciszające. Także co, dziewczyny, korzystajcie, ostatni dzień promocji, są rabaty do minus 35%, więc mega fajnie. I zauważyłam w ogóle, że te maski Skin Fooda ładnie rozjaśniają skórę, zresztą rozjaśniają włosy, zobaczcie jak mi rozjaśniają włosy. One są magiczne, naprawdę. O, tutaj. O Jezu Maria. Jak dobrze, z rana od razu skóra wygląda super rano, bo to jest takie zimne. Skrioterapia, słuchajcie, najlepiej w ogóle użyć ją na koniec waszych kroków pielęgnacyjnych, bo ona ładnie zamyka porę, uszczelnia naczynka i tak przyjemnie chodzi. Dobra dziewczyny, tak się ułożyły włosy po tym żelu kokosowym i odżywce. Zobaczcie w ogóle, jak ładnie lśnią włosy. Są takie turbo miękkie, ale co mnie zasmuciło, to to, że zauważyłam swój odrost, także niestety, ale w ogóle będę musiała zrobić zapas swojej farby. Tu wam napiszę, jaką mam farbę. To jest Sios 8-60 Medium Blonde seria Supreme Gold. Zawsze mnie pytacie o kolor włosów, także taki właśnie wychodzi z tej farby. Wiem, że też go zamawiacie. Ja bardzo często poluję na promki, ponieważ ja już od razu zamawiam 10 opakowań. I powiem wam, że dziwne, bo ja ostatnio nie widziałam tego odrostu, a po prostu jak wysuszyłam włosy, to zobaczcie, jaka jest różnica, także już trzeba powoli zacząć myśleć o farbowaniu. Słuchajcie, Natan dzisiaj przyniósł ze żłobka tak piękny album. Dostaliśmy jakby na zakończenie pierwszej grupy od Ksawcia, bo przeszedł teraz do starszaków, mówiłam wam. I tak nas to rozczuliło. Ten album jest po prostu przepiękny. Później wam go w samochodzie pokażę, bo za chwilkę będziemy jechać do Ikei i robić zakupy. Przy okazji kupimy paniom coś słodkiego, bo chcemy im po prostu podziękować za tę opiekę. A w związku z tym, że ja mam, słuchajcie, zawsze jakiś mały zapas kosmetyków, to wam pokażę, co im przygotowałam, bo muszę wam powiedzieć, że ten box jest naprawdę super. Ja miałam takie wielkie opakowanie, słuchajcie, od Bielendy i stwierdziłam, że po prostu w środku ładnie je wypełnię dobrociami, także no mam nadzieję, że sobie dziewczyny potestują. Te panie są po prostu przekochane. Tak fajnie Ksawcia tam wychowują, bo tak naprawdę no większość dnia tam spędza, więc ja po prostu mam zaufanie do tych pań. Tutaj mamy maseczki w płachcie, próbeczki, płatki pod oczy, coś do włosów, coś do ciała, o takie mydełko, żeby miały też u siebie, jakieś próbeczki Sylweko. Wiem, że też często mnie pytają o różne produkty do polecenia. No to słuchajcie, będą miały takiego boksa. No i powiem wam, że tak jak z Natalią rozmawiałam przed chwilą, to po prostu się łezka wokół zakręciła. No bo Ksawcia poszedł do starszej grupy, to jest takie już wiecie, większe dziecko, więc nam się też no naprawdę łezka wokół kręci. Natalia, jak przyniósł w ogóle ten album, to mówi, Magda, super, jakie fajne. I to od września, kiedy poszedł do żłobka, ma po prostu zdjęcia co jakiś czas każdego miesiąca robione, więc jesteśmy mocno zaskoczeni, mocno też jakby tak potraktowani indywidualnie, tak się przynajmniej czujemy. Myślę, że każde dziecko oczywiście dostało taki album, ale wiecie, to jest coś o naszym dziecku. Jak po prostu wyglądały kolejne miesiące, te pierwsze w żłobku, to jest, wiecie, zawsze przeżycie, że dziecko idzie do żłobka, że już nie jestem z nim w domu. Teraz na przykład nie wyobrażam sobie z nim być w domu 24 godziny. Mam zupełnie inne obowiązki, no ale żłobek naprawdę to jest takie miejsce, gdzie się i dziecko wychowuje. Musimy mieć zaufanie do tego miejsca. Mamy przecudowną dyrektorkę, naprawdę ta dyrektorka jest po prostu przekochana. Także myślę, że tam ma dobrze i chcieliśmy po prostu im podziękować za to, że tak go ładnie prowadziły. Te panie w ogóle są takie przekochane. Już jest w ogóle różnica między pierwszą a drugą grupą. Te panie są takie bardziej, oczywiście bardzo miłe i w ogóle takie ciepłe, ale takie bardziej, no wiecie, nie do takich małych dzidzi. Więc fajnie dobierają jakby modelem wychowania i później po prostu wiekiem dziecka. Też panie mam wrażenie, przynajmniej my takie mamy wrażenie. Dajcie znać, czy wy też tak macie. No dobra, słuchajcie, to my uciekamy do Ikei. Zrobimy
małe zakupy właśnie, żeby troszeczkę jeszcze wypełnić tego boksa. Oczywiście wiem, że napiszecie, żebyście też chciały dostać takiego boksa, ale słuchajcie, szykuję bardzo fajne rozdanie na 21 tysięcy, także nie zapomnijcie o subskrypcji, bo słuchajcie, rozdanie tuż, tuż. Także uciekam i za chwilkę się dowiem. Nie zadowolona wygląda? A, nie ładnie. Słuchajcie, jedziemy do Ikei, oczywiście na zakupy jak zwykle i nie wiem, czy tam restauracje są czynne, czy nie, bo ja w sumie nie. Głodna jestem. Nie, nie. No właśnie. Ale chciałam Wam pokazać ten album, chociaż może najpierw Ci wszystkiego najlepszego złożymy. Już się chwaliłam, ile masz lat. Bardzo młodym człowiekiem jesteś na ten, naprawdę. Pośród starszych na pewno. Pośród starszych na pewno. No teraz coraz częściej, słuchajcie, tak się łapę na tym, że mam i młodsze znajome i tak mówię, Boże, kiedy one się urodziły? Jak ja jestem z 90, tak? Mhm. A one na przykład, nie wiem, 2000. To jest hit naprawdę, nie wiem, pewnie też to odczuwacie. Słuchajcie, pokażemy Wam album, bo dostaliśmy ze żłobka i mówiłam Wam, że się na to nowi łezka zakręciła. No, rano mi się zakręciła łezka, rzeczywiście. Zobaczcie, to jest pierwsze zdjęcie, jak Sawcio spał w żłobku. No to mówi, to na pewno było we wrześniu, bo jest jeszcze kołdra, a później daliśmy kocek, nie? Tak, tak, tak. W sensie, później zobaczę takie fajne momenty, jak na przykład robi jakieś place plastyczne. O, zobaczcie, tutaj na przykład jakie. I zauważcie, że cały czas jest w siniaku, a w domu w ogóle nie chodzi, nie? Tak, no ale jestem w ogóle zaskoczony, że taki państwowy żłobek takie rzeczy właśnie przygotował, więc... Tak, tak, że i są zdjęcia, i są właśnie, wiecie, te budżety w ogóle teraz idą na zupełnie coś innego, bo kiedyś to i przyjeżdżali artyści, tam ona też opowiadała, tak dyrektorka, że dużo było takich rzeczy i teraz ciężko jakby to wszystko ze sobą pogodzić, prawda? Bo nie wiedzą, jak się zachować w związku z tym COVID-em, jakie organizować dla nich atrakcje, no to mamy album, no to jest super pamiątka. No i dostaliśmy jeszcze teczkę prac, czyli takie małe portfolio Xaverego. Tak, można odbierać po każdej, albo po prostu kompletują i dają Ci po pół roku chyba. Ty masz w ogóle gdzieś tam w swoich kartonach od Twojej mamy jakieś takie prace. Ja mam swoje, no. Ty to jeszcze chyba na skalę, nie? Ale no tam na przykład tego nie rozumiem, że można takie rzeczy jakby trzymać. Tak samo ja mam taki specjalny, w sensie duży karton i tam trzymam, nie wiem, Ksawcia pierwsze buciki, sandałki, bo mamy taki do nich sentyment. To no warto tak jeszcze mieć jakieś śpioszki, nie? Pierwsze takie ze szpitala, nie? No. Jeżeli to mało miejsca zajmuje, to okej, okay, dogadamy się. No, słuchajcie, no taki pierwszy rzeczy to trzeba mieć tam. Później, jak już będzie nastolatkiem, to wiadomo. No chyba, że jakieś takie ważne rzeczy. Ale, no, mamy trzymają takie rzeczy, nie? Tak jest. No, Nathan ma, słuchajcie, tutaj sporo win z tyłu. Na Dzień Kobiet. A kiedy będziesz to publikować? No, już po Dniu Kobiet. Po Dniu Kobiet. A ty to... A ty dasz weekend te winę, nie? No zobaczymy. Się nie wyda. Bo tutaj widzicie total secret w pracy, nie? Jakieś Dzień Kobiet i w ogóle, ale zobaczcie, na home office też można fajnie organizować prezenty. I to tak jakoś, wiecie, to jesteś takim kurierem na Dzień Kobiet, nie? Taka fucha się trafiła. Taka fucha się trafiła, nie, ale super, super, bo myślę, że jak ludzie pracują zdalnie, to o tym się w ogóle nie myśli. Żeby właśnie komuś jakiś prezent, ktoś ma urodziny, a ty już swój dostałeś? Nie, mój kolega Arek ma mi go wręczyć i z kolegą Markiem będziemy kurierem, więc zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Pewnie poinformujesz o tym za tydzień, czy była totalna klapa. No, no tak, no bo to trzeba rozwieźć, wiecie, to jest kwestia też organizacji, nie? No dobra, ale no, IKEA. Życzę Ci powodzenia, nie? Dobrze. Podsumowując, dzisiaj IKEA. Co jeszcze? A no tak, musimy jechać teraz do żłobka, musimy kupić te czekolady. Boję się, co powiedzą na ten rysek, jak zobaczą, w jakim stanie jest nasze mieszkanie. Stwierdziłam, że nie zdążymy posprzątać, to może do nich pojedzie. Nie zapalimy światła, łazienka. Tak, nie. Tak, tak. Tutaj po ciemku proszę umyć ręce, no na takiej zasadzie. Dobra, jedziemy do Ikei i za chwilkę do Was wracamy. Najpierw do żłobka. No bo słuchajcie, byliśmy w żłobku, no tam się popłakał. Im starszy, tym bardziej skliwy. Chyba coś jest na rzeczy, nie? A u mnie to holsa mam. Tak, mam cukierka miętowego, więc... Jasne, jasne. Te cukierki miętowe to my już znamy, nie? No, także słuchajcie, podziękowałyśmy, dowiedzieliśmy się, jak to wygląda z wakacjami, też przy okazji porozmawialiśmy. No, fajnie, i popłakałam się. No dobra, no to co, lecimy na zakupy. Powiem Wam, że niby jest słońce, ale jest bardzo zimno. Ja to tak trochę odczuwam. Mogłam sobie kurtkę zimową założyć, no ale trudno. Natan mówi, że jak jest słońce, to już czuć wiosnę. Także chociaż humory lepsze, nie? Tak jest. To poseczkę Ci dam w samochodzie, nie martw się. Natan poszedł teraz do Ikei kupić szafę. Mówi, to sobie skocz w tym czasie do Douglasa, bo chciałam zobaczyć sobie dwa zapachy.
Jeden chyba nowy Corsa, a drugi, słuchajcie, muszę sobie przypomnieć, ale to dam wam znać. Bo właśnie chcę sobie zobaczyć dwa nowe zapachy, a tak dawno nie byłam sama w galerii, że muszę wam powiedzieć, że trochę mi tego brakuje. Żeby sobie na spokojnie wejść po prostu do sklepu, powąchać, w ogóle powąchać zapach, tak? Chcę tam wam po prostu znać, co i jak i może coś kupię. Proszę, twoje grzeszki Sowy. Byliśmy właśnie w Sowie. Moje grzeszki. Tak. A pokaż to blondie, takie ładne jest. Tak, już słuchajcie, wzięliśmy coś nowego. O! Takie, ja kiedyś takie robiłem, pamiętasz? A no tak, takie sneakersy robiłeś, no. Nie, Bounty. Bounty, no. Z kokosa. Z kokosa. No właśnie. No, my wracamy teraz. Znaczy nawet nie wracamy, bo słuchajcie, jedziemy do jakiejś restauracji coś zjeść. Ile treningów muszę zrobić? No sporo, sporo. A byłam, słuchajcie, w Douglasie. I patrzyłam, w sensie dużo zapachów, w ogóle te dwa korsy to odpada, nie, nieładne są, nie kupujcie. Mam na jednym ręku Yves Saint Laurent Libre Intense. I jeszcze mi się, słuchajcie, Alien ten nowy czerwony spodobał. I coś jeszcze, słuchajcie, a Carolina Herrera, The Good Girl. Ta nowa odsłona, ta czerwona, ale wiecie co, jak mi nie pasuje stylistycznie do żadnych moich perfum, więc nie wiem, jak powiedziałam pani, że mi się nie podoba to opakowanie. Takie dziwne. Wszystkie inne takie ładne. Paco Rabanne też ma bardzo ładny zapach. Olympia, tą nową. Też takie, wiecie, wszystko w desenie takich czerwonych zapachów teraz robią. No, także słuchajcie, wsiadamy do auta i jedziemy jeść. Na ten, mam ochotę na burgery albo pizzę jakąś dobrą włoską, nie? Ale taką z pieca. Taką z pieca, tak. Natan lubi takie z pieca. To w ogóle do Pawielnic jedźmy, do tego zielonego domku, czy tamtego. Zielonej budki. Zielonej budki, ale szkoda, słuchajcie, robić trasę, jak nie siedzi się w lokalu. Tylko wszystko się na wynos wtedy je, nie? Dobra, dawaj, próbujemy. Blondie? Wzięłam też dla Ksawcia, o, takie ciasteczka czekoladowe. On, słuchajcie, lubi takie ciacha. Nawet karton jest w kadrze. Co? Nawet karton jest w kadrze. A jak to się zapala? Karton, właśnie. Mamy nasz regał z Ikei. O, teraz lepiej. Aczkolwiek nie widać oczu. Dobra. Jeszcze lecimy. Jemy. Dobra. No mówiła, to smakuje jak jak Lion, jak Snickers. O, jak Snickers, o. Dobra. Dobra. Taki Snickers z ciastem. Tak, lubimy takie rzeczy. Zawsze, zawsze chodzę do Sowy, jak jestem. To już dobrze wiecie. Kiedyś napisał, że Sowa była w jednym mieście, a teraz właśnie zaskoczony, że jest w Łodzi w ogóle, w różnych miastach. Także też jako cukiernię widzę, że rozrosła. Dobra, okay. Dobra. No bardzo dobra. No, pierwszy prezent Nathan dostał rano flachę, a teraz drugi sobie wybrał monitor. Robisz generalne porządki, widzę, że u siebie w biurze. Tak, byliśmy w Pepco. Kupiłam Ksawciowi, słuchajcie, o, pędzelki. Farby takie do malowania łapkami. Ja tam się uparł na ciemne body. Podobno wszystkie brudzi. Więc jedziemy, zamówiliśmy pizzę i będziemy jeść w aucie. Jaka restauracja przynośna. Na urodziny. Bang. Pizza. Za nami to w ogóle jakieś przeprowadzka. Ja, słuchajcie, wziąłam z... Uważaj. Mozzarellą. O! No. Fajnie. Czyli co? Udane urodziny? Pizza w samochodzie? Jeszcze dzień trwa. No, no, właśnie. Jeszcze sobie możesz, wiesz, później zrobić drineczka wieczorem. No. Dobra, jemy. Pizza mega ciepła. To piękne, to jest po prostu piękne. A teraz w ogóle, słuchajcie, można zamówić jakby coworking, tak? Ona powiedziała, tak, że chcieliśmy zamówić ten coworking, ale mówi, że no tak z dnia, że tak powiem, z godziny na godzinę to się nie da. Więc sobie jemy w samochodzie. Sami jesz ciacho i jedziesz, tak? No, ale masz minę? Kto ma tutaj minę taką podejrzliwą, co? Tylko uważaj, tak? O, uj! No chodź. I jedziemy. Jedziemy na hulajce, ale ci łzy lecą, tak? Przecież ją płakałem. No.
Chodź, chodź, chodź. O, ale ślicznie. Dobra, zobaczcie, kupiliśmy Ksawciowi takie krzesełka Fika. One są właśnie z takim kotkiem i pieskiem tutaj. Zrobiliśmy mu taki komplecik. Jak ktoś do niego przyjdzie, czy jak my siedzimy z nim, to mamy dwa takie krzesełka. Tutaj sobie do domu też posegregował zabawki. I widzę, że segregują książeczki. Bo dokupiliśmy mu dzisiaj ten regał. No i Ksawcio jest zachwycony. Ogólnie mu się mega podoba, jak tutaj jest ułożone. Bo zrobiliśmy mu w ten sposób. Zobaczcie, pokoik. No i tutaj ma łóżko. O, pytałyście o to łóżko. To słuchajcie, my zamówiliśmy takie, które ma taki laminat, tak? Tak to się nazywa? Znaczy, tak myślałem, ale to po prostu naklejka. Aha. Bliska taka naklejka. No i może no. Lepiej wykonane, ale za te pieniądze... To... No tak, bo łóżko słuchajcie, kosztowało tam, nie wiem, 350 zł. Generalnie ja bym się mogła ewentualnie przyczepić do tych po prostu wykończeń, że one są takie, wiecie, nie takie zaokrąglone bardzo. Ale tak to łóżko jest fajnie wykonane i to mi się właśnie podoba. Ksawcie jak zobaczył w ogóle na stronie koparki, to pokazał na to łóżko, więc tak naprawdę sobie sam już wybrał. No i z szufladą. Tak, no właśnie, mamy szufladę. Ona jest, słuchajcie, wolna. My tutaj mamy różne właśnie kocyki, takie dla niego prześcieradła. Tak naprawdę trzymamy mu całą pościel tutaj. No i Nathan kupił monitor, to już wam pokazywaliśmy się, pytaliście, co Nathan sobie wybrał, ale no niestety nie ma kabla zasilającego, więc taki niekompletny prezent będzie czekał na niego praktycznie tydzień jeszcze, więc po prostu przyślą mu. No i Nathan też jak jest na home office, no to po prostu sobie tutaj pracuje. No i tak naprawdę no, pokój jest kompletny, tutaj ma całą tą dużą szafę, co robiliśmy mu na zamówienie i mega fajnie nam wyszedł ten pokój, także ja się bałam, że zagracimy, a wyszło totalnie odwrotnie, także Nathan, piąteczka. Ile to było dyskusji? No trochę tak, ale jak pojechaliśmy do IKEA, już mieliśmy pomysł, no to tak naprawdę ten regał nam zrobił robotę i to łóżko, że jest takie niskie i nie jest takie toporne, więc nam nie zagraca. No Ksawcio, słuchajcie. Tak, Ksawcio odstawia kosz, widzicie? Patrzcie. Czyli on wie, gdzie to jest, bo tutaj był kosz, tak? I reszta książeczek i zaraz, słuchajcie, ułożymy. No to iść, tacie, zanieś książeczki, chodź. Mama ci pomoże, chodź. Zaniesiemy książeczki, tacie, tak? No tak? No ty jesteś grzeczna, wszystko swoje się odnosi. Jak na przykład siedziałam na przy stoliczku i nie odstawiłam krzesełka, to ja poszłam do pokoju, a on odstawił za mną krzesełko, żeby było równo. Także maniery ma ze żłobka, bardzo ładne. Proszę bardzo. No dobra dziewczyny, posprzątałam trochę naszą sypialnię, bo tutaj po prostu był Saigon, było mnóstwo kosmetyków, więc zrobiłam porządek. Jak na przykład nagrywam, no to biurko jest przestawione tutaj w tą stronę i z tyłu mam właśnie te lampki. Tutaj mam swojego ringa, w ogóle też jeszcze muszę dokupić trochę oświetlenia, bo mam taki mały pomysł, żeby nie zagracać tej przestrzeni, no bo tutaj sobie jakby bardzo często nagrywam, ale po prostu, żeby dobrze doświetlać filmy, jakoś tak będę się na pewno czuła z tym lepiej. Także słuchajcie, jestem mega padnięta, bo przyjechaliśmy, trochę zmarzłam, słuchajcie, dzisiaj się jakoś tak za letnią ubrałam, było słońce i jest takie przekłamanie teraz na razie pogody, nie wiadomo jak w ogóle się ubrać. Jak wracam z pracy, to jest mi za gorąco, a nie wychodzę na 11, więc też czasami się po prostu ubieram jak Syberia, a później mi jest gorąco jak wracam o 16, także na razie nie wiadomo jak się ubierać, więc mega zmarzłam i słuchajcie, poszłam na godzinę spać. I powiem wam, że obudził mnie budzik, ale tak mocno spałam, dawno tak nie spałam i taki reset miałam, więc taka godzina, pół w ciągu dnia to jest rewelacja. No i jeszcze jak się na przykład źle czujecie, także super, naprawdę taki reset mi się po prostu mega przydał. No i tak jak wam mówiłam, no ten, no dostał na urodziny, sobie wymyślił monitor taki, wiecie, profesjonalny, fajny. No też mnie pytały się, jakie mam pomysły na prezenty, w sensie my sobie po prostu sami wybieramy prezenty, nie wiem, jedna osoba zamawia, no ale tak jak w przypadku monitora, no to ja nie widziałam sensu, żebym ja zamawiała Nathanowi, skoro on się zna na tych parametrach i po prostu sobie zamówił. Pojechaliśmy go dzisiaj odebrać. No i tyle, słuchajcie, Nathan też jest ciężki, jeżeli chodzi o kupowanie prezentów, bo naprawdę powiem wam, że ja chodzę za nim
To jest odwrotnie, słuchajcie, on powinien tak robić za mną, a ja, słuchajcie, chodzę za nim i się pytam przez 2 tygodnie, czasami nawet miesiąc, 2 miesiące wcześniej przed jakąś okazją, co by chciał. Dobrze, dobrze, ja ci powiem i ja się zastanowię. No i wiecie, tak czekam, 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 w końcu się robi 2 tygodnie, ponownie pytam, zrobi się tydzień, ponownie pytam jeszcze sekundkę i słuchajcie, robi się 2 dni, kiedy już po prostu nawet nie można zamówić, ale słuchajcie, zamówił, odebrał, no ale teraz musi poczekać 5 dni, żeby odebrać ten kabel. Także powiem wam, że z facetami jest ciężko. Dajcie znać, czy wy też tak macie, bo mój Natan na przykład, znaczy my w ogóle, my robimy sobie prezenty, ale umówmy się, że jak mamy na coś ochotę, to sobie to po prostu kupujemy, mamy jakieś plany, jeżeli chodzi o wydatki i tak dalej. Zamówiłam torbę Louis Vuitton. Właśnie, zapomniałam wam powiedzieć, zamówiłam sobie, słuchajcie, torbę na lato Louis Vuitton. Nie było w ogóle problemu, tylko w ogóle zapomniałam wpłacić i muszę, bo mam, słuchajcie, rezerwację. Także spełniłam swoje kolejne marzenie. Tak na koniec vloga dam wam znać, bo pytały się mnie, o jaką torbę chodzi, jaką sobie zamówiłam, którą polecam. Ja mam też w ogóle plany jeszcze kupić sobie mniejszą torebkę jakąś właśnie, czy Yves Saint Laurent, czy Louis Vuitton, ale muszę po prostu zobaczyć ten model i po prostu to mi się musi spodobać, bo na razie miałam opatrzony duży, nie zastanawiałam się nad małymi, ale tak jak gdzieś jesteśmy, to powiem wam, że brakuje mi takiej małej torebeczki, takiej właśnie na przykład z takiej marki, więc muszę sobie pomyśleć. Jeżeli macie jakieś pomysły, dajcie znać, jakieś modele mi piszcie, które macie ulubione. Bardzo mi się podoba torba Yves Saint Laurent, taka karmelowa, też taka spora, ale fajna, bo ona jest taka niby przewieszana, tutaj ją można też zawiesić, taka pikowana, bardzo ładny model, naprawdę bardzo fajny model, tylko że ciężko po prostu, słuchajcie, zdobyć, u nas nie ma butików Yves Saint Laurent, także gdybym była ewentualnie gdzieś za granicą, to wtedy chyba bym musiała po prostu upolować i wtedy się naszykować tą godówką, bo to są, słuchajcie, spore kwoty, to co ja mam, słuchajcie, torby, to jest pikuś, ale mówię wam szczerze, jak to wygląda, także jak mam ochotę, to sobie kupujemy jakiś prezent, planujemy, więc to nie musi być coś na urodziny, na przykład na urodziny chyba sobie nic od Natana w końcu nie wzięłam, a później na walentynki dostałam naszyjnik, także to kwestia po prostu, jak się dogadujecie. Także dziewczyny, ja się z wami żegnam i chłopaki, też mnie oczywiście dostałam ostatnio, pierdzielę, że tylko się z dziewczynami witam. Widzę, że ludzie okna, słuchajcie, myją, już jest po 17, ludzie jeszcze okna myją, też mnie, słuchajcie, wzięło na porządki, także wszystko czyściutkie. Widzimy się w kolejnych filmach. Mam nadzieję, że w piątek będziecie na kanale, bo będzie recenzja Big Glossy Beautifly, bo przygotowałam, słuchajcie, dla was już recenzję. No, wszystko, słuchajcie, przetestowałam. Ale powiem wam, że jestem zmęczona, ale fajne te urodziny były, naprawdę tak odżyliśmy trochę, także bardzo miło spędziliśmy czas. Także co? Trzymajcie się, buziaki, pa! Czek, dostałem przeprosiny, X.com, to nie jest sponsorowane, ale najlepsza osoba. Absolutnie nie jest sponsorowane, ale chętnie podejmę współpracę, skoro tak, tak klientów, tak? Tak, no, no dla mnie najlepiej. Zobaczcie, Natan jednak nie będzie czekał 5 dni, tylko na pocieszenie dostał kubeczek, kabelek, no i super, także no dobra, oficjalnie się masz pożegnać, bo to twój urodzinowy vlog, ja już się żegnałam. Ksawciu, śpi, słuchajcie, ogólnie po prostu 19:15 spać. Tak? Możesz? Także do wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, w ogóle dziękuję wam za życzenia na Instagramie, bo naprawdę na to nas zasypaliście, tak, no to nie chcę korektora, że to będzie stał, tak? Ja myślę tak bardzo. No, także naprawdę bardzo, bardzo mi jest miło. Życzyliście na przykład wszystkiego najlepszego mężowi Madzi, tak? Ja dopiero usiądę, żeby doczytać. No może podpisuj, o, tak. Może podpisuj, bo jest ich sporo. Także co, żegnamy się z wami. Korzystamy z piątku. Nie? Tak jest. No ty to oczywiście pewnie zaraz będziesz ten monitor opakował, ale jest w szafie u Ksawcia. Ale to jest właśnie wyzwanie, także powodzenia. Trzymajcie się, cześć.